Cześć, nazywam się Justyna Mak i serdecznie witam Was w pierwszym odcinku Praktycznych Inspiracji Nowej Ery. Jestem przeszczęśliwa, że zaczynam od swojego ukochanego tematu, jakim jest projekt edukacyjny, chyba najbardziej interaktywna metoda nauczania. O czym zatem warto pamiętać, pracując metodą projektu edukacyjnego w szkole podstawowej? Po pierwsze, temat, pomysł, skąd go wziąć? Od naszych uczniów. Najlepiej, gdyby wynikał z ich zainteresowań i pasji, a z pomocą przychodzi nam również nowa seria podręczników wydawnictwa Nowa Era, Hello Junior i Teen Explorer, która na każdym kroku proponuje masę ciekawych, rozwijających projektów, które realizują treści nowej podstawy programowej w szkole podstawowej. Po drugie, planowanie i podział zadań. W młodszych klasach zacznijmy od mini projektów, krótszych działań i włączenia rodziców w etap przygotowań. U starszych dzieci pojawią się już projekty dłuższe, czasami rozłożone na kilka jednostek lekcyjnych. Po trzecie, działanie. U dzieci młodszych pamiętajmy, aby nacisk położyć na multisensoryczność. Niech będzie dużo ruchu, dźwięku, obrazu i koloru. Wśród starszych na pewno sprawdzi się wejście w wirtualny świat, zastosowanie narzędzi i aplikacji internetowych. Nie bójmy się nowoczesnych technologii w szkole podstawowej. Wyjdźmy z ławek, to również bardzo ważna rzecz. Podłoga i ściany to też wspaniałe miejsce do zabawy i pracy dla naszych uczniów. Po czwarte, komunikacja i interakcje językowe. Realizując projekt, pokazujmy naszym uczniom na każdym kroku, jak ważny jest język obcy. Na przykład zachęcając ich do stworzenia wirtualnego wywiadu z jakąś ciekawą postacią. I po piąte, zamiast zakończenia, pamiętajmy o prezentacji efektów pracy naszych uczniów. Niech ich działania wyjdą poza salę lekcyjną. Zorganizujmy w szkole i poza nią różne wydarzenia, dni języków obcych, dni projektów, festiwale talentów czy wystawy pracy. Zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku Nowa Era Angielskiego oraz koniecznie subskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Do zobaczenia w następnym odcinku.